Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku malujemy z Sylwią kuchnię. Jest to rzecz, której ja nie bardzo lubię robić. Nawet nie tyle malowania samego, jak przygotowywania tego wszystkiego, wynoszenia. Do tego wszystkiego lecimy do Dublina, załatwić jedną sprawę na szybko. A na końcu będzie rozgrywka piłkarska. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Malujemy kuchnię. Ja nie lubię. Sylwia uwielbia, a ja po prostu nie dzierżę. Ale wiesz, jak będzie pięknie, jak już będzie wszystko posprzątane, pomalowane, odnowione. No i co zrobić i tyle. Ale nie lubię bardzo fest. Nie będzie tak. Kobiety lubią malować. Nie wiem, czy jakiś mężczyzna lubi malować dom. Ciekawe. A większość mężczyzn to malarze przecież. A czy większość malarzy to mężczyźni? Wiesz, malują i balą siano, nie? Na tym. Dobra. Też inna. Idziemy na kawę. Idziemy na kawę, robimy przerwę i malujemy dalej. Pipek. To tylko ja. Malowanie jest po prostu nie dla mnie. Wiesz, to trzeba przygotowywać tego, kletę. Big. Pomalowałabyś kuchnię. Żona mnie zmusiła do malowania. Czemu mnie zmusiłeś do malowania? Nic nie zrobiłam takiego, nieprawda. Zmusiłaś. Sam na ochotnika powiedziałeś, że pomalujesz mi sufit. Nie prosiłam Cię o żadną pomoc. Ta. Nie proszę Ciebie. 4 godziny nic nie mówisz, to nie podobno do Ciebie, Roman. Co mam mówić? Już lepiej... Nie wiem. Lepiej to zrobić, odhaczyć i z bani, nie? Wcale Ciebie nie prosiłam. Malowanie w ogóle. To jest jakiś jakiś pełny, niekomfortowy, taki cyckonosz. Malujesz to, Sylwia, czy co? Dobra, ja sufit cycknąłem. Kończymy to sobie na dzisiaj. Skończyłem właśnie kuchnię malować. Teraz zakładasz firanki, nie? Ej! No. Sylwia pomalowała kuchnię. Ja pomalowałem sufit. Fajnie, że że Sylwia lubi malować. Miała troszeczkę wolnego, więc sobie tutaj działała, a ja do roboty. Ale sufit mykłem i pomogłem przygotować. Lecimy do Dublina młodemu załatwić paszport. Może coś uda się nagrać fajnego. Zobaczymy, jak tam pogoda i... Dojechaliśmy do Dublina. GPS nas pokierował w ogóle nie tak. Tutaj wjechaliśmy jakieś dróżki. Explore modern Irish history. Witness history. Czyli? Tutaj było The Easter Rising of 1916. Tak, ale tu jest poczta. W środku zobacz, zrobili pocztę. Żebyś wiedział GPO, znaczy Grand Post Office. Zobacz, jestem, no spałem cały czas na to. Teraz normalnie zrobię coś tak fascynującego, że szokaj. Skoszę trawę, ale najpierw na ostrze. Dawno już tego nie robiłem, także yeah. Powiem wam szczerze, że nie przypuszczałem, że kiedyś będę miał swój trawnik do koszenia. I tutaj chciałbym powiedzieć młodym ludziom, że nie powinni nigdy rezygnować ze swoich marzeń, planów, cisnąć do przodu, słuchać swego serducha, wnętrza, pracować ciężko, bo na początku naprawdę trzeba ciężko pracować, kolokwialnie mówiąc, nosić te gówno w wiaderku, przez dłuższy okres planować przyszłość i tyle. Jadę dalej. Później chciałem wam przedstawić zawodnika pierwszej ligi, właściwie zawodniczkę. Dlatego też koszę tą trawę, żeby murawa była odpowiednio przygotowana do tak zwanego. Rząd, słuchajcie. Dobra, gramy. Pipek wygrał, normalnie. Cóż za mecz, Leo wiele gra w piłkę, przychodzi do garażu. Siada przed piłką i normalnie buczy, miauczy, żeby z nią pograć, więc codziennie musi być taki meczek odbyty. Chyba że idzie na drugi spacer. No i tyle. Trawa skoszona. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę stwierdziłem, że być może jakimś młodym ludziom, którzy gdzieś tam planują wyjazd za granicę, na emigrację, może od czasu do czasu coś podpowiedzieć. Przyjechaliśmy z Dublina i tak właśnie się nad tym wszystkim zastanawiałem, jak to wygląda, że tak naprawdę nie wiem, czy Dublin to jest dobre miejsce, żeby właśnie szukać pracy i tam gdzieś szukać tej swojej przyszłości. Będę gdzieś tam rozwijał ten temat i wydaje mi się, że to może być bardziej przydatne dla ludzi młodych szczególnie, niż może zarabiać z laptopa. To, co robię teraz, być może trzeba najpierw odbyć jakąś drogę, ogarnąć gdzieś tam to życie, wyjść z tej strefy komfortu na początku i działać pracą, uczyć się języka. Zobaczymy. Będę starał się na pewno gdzieś tam dzielić tym, czego się nauczyłem i i wydaje mi się, że to jest fajne, że można prowadzić swój kanał internetowy wokół swojego życia i starać się może podpowiadać młodym ludziom coś. No zobaczymy, jak to pójdzie. A teraz już czas na refleksję i takie jak gdyby taką nostalgię, jakąś taką nostalgiczne takie jakieś samopoczucie błogości. Nie, żartuję. Palnę kawę i powoli się jeszcze zrezleją i tyle.